Cześć, z tej strony Jarpen. Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Dwarven Bike. Dziś realizujemy pewien fajny cel. Chciałem już od dłuższego czasu pojechać nad jezioro Murten i wrócić. No problem polega na tym, że nie jest po płaskim. Jest do zrobienia 70 km. I jaką drogę bym nie wybrał, no to cały czas gdzieś tam się pojawiają jakieś takie górki, które utrudniają osiągnięcie celu. Nad Murten powinno być około 32 km. W połowie albo po prostu w Laupen zrobię sobie odpoczynek. No zobaczymy, jak tam z kondycją będzie. A póki co zapraszam Was na wycieczkę. Jesteśmy w miejscowości Kynic. Przede mną pierwszy mini podjazd. Ej, w ogóle tak mam wrażenie, że jakiś taki strasznie nieprzygotowany dzisiaj jadę. Bidonu nie wziąłem. Na całe szczęście mam jakieś 1,5 litra płynu w bukłaku, w plecaku. Nie wziąłem blokady do roweru. A chciałem wziąć, bo ewentualnie jakiś sklep, żeby coś kupić. Ewentualnie coś zjeść. Więc może jak będzie jakaś restauracja potem po drodze, to prawdopodobnie będę musiał znaleźć taką z tarasem, żebym mógł rower koło siebie postawić. Na razie to jest fajnie, bo jest z górki. A w drodze powrotnej będzie pod górkę, także będzie rzeźnia, mordor, zło i zniszczenie. Powoli dojeżdżam do Laupen, zostały jeszcze jakieś, ja wiem, 2 km. Także na 20 km będzie postój. Nawet nie tak źle, bo jechało się do tej pory całkiem znośnie. Tym bardziej, że większość trasy była albo po płaskim, albo delikatnie z górki. Ma dzisiaj padać, mają być burze. No niby jestem przygotowany, kurtka jest. Osłona na plecach jest. Więc w razie czego powinno być spoko. No ale no wolałbym, żeby mi roweru nie zlało. Tam ja to ja, ale... Ale rower będzie mokry, to będzie mu smutno, więc wolałbym tego uniknąć. Poszukam sobie jakiejś przyjemnej przystani, przycupnę. 2-3 zdjęcia, zamelduję się, że żyję. I będzie można jechać dalej. Nawet, kurde, głodny nie jestem. Chociaż przydałoby się znaleźć jakiś lokalny sklepik, to bym sobie jakiegoś banana walnął. No i z tej strony zameczek wygląda ładnie. Wtedy jechałem ścieżką. Tego nie było widać, a tutaj teraz no naprawdę daje radę. Fajnie, fajnie. A to się teraz nie wydarzyło. Nie widzicie wcale tego rowerzysty, który mnie właśnie wyprzedził. Ale pewnie świeży jest. My jesteśmy gdzieś tu. A tu. O, mniej więcej w tym miejscu. I co mnie tutaj, to jest plan. No nie powiem, że całego Laupen, bo to jest tylko wycinek. Ale plan tutaj ten miejsca turystycznego. I co mnie tutaj bardzo interesuje, to jest dokładnie ten punkt. Schienenvelo, co oznacza rower szynowy. I teraz pytanie, o co tam chodzi? Czy to jest jakaś taka fajna, jakaś taka turystyczna atrakcja? Trzeba będzie pojechać. Jak już jestem, to podjechać, zobaczyć. Tym bardziej, że tutaj tak jest na mojej trasie. No to poczekaj. Dobrze, dobrze widzę, że tutaj są jakieś lody. Aha. No tak, lody naleśnikarnia jest od 17 do 25 zamknięta. Tutaj jest w ogóle tak fajnie w Szwajcarii. W ogóle cześć, widzicie mnie dzisiaj pierwszy raz. W ogóle tak fajnie w Szwajcarii, że jeżeli ktoś chce sobie zrobić klasy, wakacje i ma sklep, to robi tak zwane Betriebsferien, czyli urlop zawodowy, zamykają sklep, jadą na wczasy i tyle. I nikt nie cierpi w związku z tym. No to robimy sobie przerwę. Jest 12:05. Czysta, źródlana woda z miejskiej fontanny. Zdatna do picia. Mega dobra. Ale dziwne, zwykle atrakcje turystyczne są w jakiś sposób oznaczone w Szwajcarii. Zwykle dosyć wyraźnie i można je łatwo znaleźć. A tutaj tego Schienenvelo jakoś znaleźć nie mogłem. A jechałem tą główną ulicą, przy której to teoretycznie powinno być. No jest trudno. Jadę dalej, może w drodze powrotnej mi się uda coś z drugiej strony dojrzeć.
No i teraz w lewo czy w prawo? W lewo. Niestety w lewo. Będzie bolało. A miało być płasko w tą stronę. Ale będę wracał właśnie tamtą stroną, więc może być trochę wygodniej. Mimo że jest jakieś 26-27 stopni, to jest fajny taki chłodny wiaterek, co bardzo fajnie teraz czułem przy lekkim zjeździe, szczególnie jak się spodziewałem. Temperatura spadła wyraźnie w porównaniu z dniem wczorajszym, a w nocy, wieczorem do samego rana padało, rano jeszcze padało. Przeszła burza, waliło parę razy o nazwę wsi. No i mocno się schłodziło. Kolejna burza jest zapowiadana na dziś wieczór. Na razie z tych chmur nic nie ma. Nie widzę, żeby coś miało być, ale wiatr jest na tyle, da się go na tyle odczuć, że sądzę, że te masy powietrza przesuwają się dosyć szybko i równie dobrze w 2-3 godziny coś może z nad gór przyjść. No, lato mamy, więc ta pogoda zmieni się bardzo dynamicznie. No i to tyle na temat raportu pogodowego. Kolejna ściana płaczu przede mną, ale tego się spodziewałem. Zbliżamy się powoli nad jezioro Murtens. Ja samo Murten jest na takim dosyć mocnym wzniesieniu, więc żeby potem zjechać z miejscowości nad jezioro, to muszę najpierw na to wzniesienie wjechać. Ale na tym podjeździe bardzo przyjemna informacja. Do Murten zostało tylko 10 km. 24,5 zrobione. To będzie 35,5. Chwilę się pokręcić, powrót. 7 dych jak nic. Nawet trochę płaskiej drogi w lesie znalazłem. Koniec świata. Na pewno jestem w Szwajcarii. I w ogóle zauważyłem, pewnie to będzie też widać na filmie, że jak przejeżdżam przez las, gdzie jest troszeczkę bardziej... No nie ma tyle światła, jest delikatny cień, to nagle obraz jakby delikatnie tracił na jakości. Tutaj w słońcu powinien być ostry, powinny być widać fajnie barwy, tamten las, czy tutaj te belki ze zbożem. No ale ta ze zbożem, chyba siano. Tfu, słoma, no się znam, kuźwa. Chłopak z miasta. GPS, mimo ustawionej opcji, proszę jak najbardziej płasko, wysłał mnie na taką boczną dróżkę. I nie mam zielonego pojęcia, jakim cudem tu jest bardziej płasko niż na głównej drodze, którą właśnie puściłem lewą stroną. Zrobiło się cicho, spokojnie, nie ma prawie ruchu. Widoki też są fajne. No dzisiaj was zasmucę. Alp chyba prawie nie będzie widać. Zresztą my do tych Alp odjeżdżamy teraz o 30 km. Więc jeżeli będzie coś widać, to zarysy. No ale nie samymi Alpami człowiek żyje. A ja bardzo chciałem sobie udowodnić, że dam radę dojechać na ten Murtens i z powrotem. Bo próbowałem już tą trasę zrobić, żeby wam nie skłamać, 2 lata temu. Jak był mój najlepszy rowerowy rok w życiu. I nie dałem rady, bo dojechałem do nad jezioro Murten. Potem chyba pojechałem do którejś miejscowości, takiej no, większego miasta, które jest tuż obok nad jeziorem Neuchâtel. I stwierdziłem, że nie dam rady, bo wyczerpała mnie ten dojazd, złą trasę obrałem i wróciłem pociągiem. A jeżeli ja dzisiaj jeszcze wrócę te 35 km, no to pewien krok ku lepszemu zostanie na pewno postawiony. Koniec zjazdu, trzeba pedałować. Ale bardzo ładna droga. Gładziutka, no chyba nowiutka. 20, 29, 30 km. Niby 4 do jeziora. Ale cały czas góra, dół, góra, dół. Już od tego 20 km cały czas coś się dzieje. No ale co, potem będzie gorzej na powrocie. Nie ma lekko. Zachciało mi się jeziora. Nareszcie jakiś zjazd.
przyjemnie, tak można sobie jechać. O, i widać jeziorko, i tam na sam dół zjeżdżamy, a potem idzie pod górę, ale na razie się tym nie przejmuję. No, to do zobaczenia nad jeziorem. Albo dobra, wiecie co, jeszcze wam trochę tych widoków pokażę, bo w sumie po to przejechaliśmy, nie? Skoro dzisiaj Alp nie ma, to wam trochę wody pokażę. Proszę bardzo. No, to 6 dych było. To mi się podoba. I teraz pytanie, z jakiej to okazji, czy tutaj jest tak zawsze? Czy z okazji 1 sierpnia, który nadchodzi, czyli Narodowego Święta Szwajcarów. W ogóle przez jakieś, czasami jest tak, że jedziecie przez jakieś mniejsze miejscowości, przez jakieś wsie i trafiają się czasami odpusty. To wszystko właśnie w całej wsi jest tak fajnie udekorowane. Dobra. O, macie chyba zamek w Murten, też jest bardzo fajny. Zjeżdżamy na samą wodę i to chyba było gdzieś tutaj. Co? Chyba tak. Tylko mi się ta droga za cholerę nie podoba. A pamiętam, żeśmy tu z Helgą podjeżdżali kiedyś. To mi pokazała, jak się robi podjazdy w Szwajcarii. Ta-dam! Jesteśmy nad jeziorem. Szukamy miejsca, żeby było 4G. Ale bardzo chciałbym pojechać tam na sam koniec. No co ja wam powiem? No ładnie to, no. Bardzo mało ludzi, co mnie niezwykle cieszy. Ostatnim razem, jak tu byliśmy z Helgą, bo też lato było, albo jakieś takie wolne, nie, to było kwiecień albo maj, ale już było tak bardzo ciepło i ludzie wylegli po prostu na ulicę, to tu nie szło rowerem przejechać, bo musieliśmy te rowery po prostu prowadzić. Pierwszy live za mną, jedziemy dalej, 36 km, droga powrotna. Na live było widać, że zbliża się burza, ale może się rozejdzie po kościach. Znajdujemy się w miejscowości Montelier. Mam nadzieję, że dobrze mówię to po francusku. A dlaczego mówię po francusku? Bo Murten już jest chyba w kantonie Fribourg, muszę sprawdzić na mapie, gdzie dominującym językiem jest język francuski. No i to jest tak właśnie na granicy, że część osób mówi po francusku, część po niemiecku. Teraz byłem sobie w sklepie kupić coś do picia, no to pani już bonjour, au revoir. I takie przyczepki, macie, zobaczcie jak to wygląda. Takie przyczepki są niezwykle popularne w Szwajcarii, no niestety trochę to kosztuje, ale są bardzo wytrzymałe i bardzo dużo osób tak po prostu całymi rodzinami jeździ, eliminując wymówkę pod tytułem mam dwójkę małych dzieci, gdzie my się możemy ruszyć w ogóle z domu. Co zają dzieciaki po prostu do takiej przyczepki, bo tu to jest na tyle szerokie, że tu wchodzi dwójka i jadą. Dzieciaki dotlenione, mają tam daszek, mają taką moskitierę, taki parowanik jakby i wszystko jest fajnie, bo macie trening, dzieciaki zadowolone,
A najczęściej jest tak, że jak lubią podróżować, to po kilku minutach albo po kilkunastu, kilkudziesięciu po prostu śpią. Temat z głowy. Bardzo fajne rozwiązanie, no ale no niestety, no tak jak mówię, no trochę kosztuje, aczkolwiek jest to taki wydatek no na lata i chyba raczej jednorazowy, bo raczej żeby wątpię, żeby ktoś tak zajeździł przyczepkę, żeby trzeba ją było wymieniać. No, to jedziemy dalej. Na razie po płaskim. Jest to taki miły początek tego, co niestety mnie czeka. Czeka mnie, teraz niech dobrze policzę, jak dobrze pójdzie, to przynajmniej 400 metrów przewyższeń jeszcze do góry na 30 km. A może się tak przyczepię na drafta? Będzie łatwiej, nie? Ale zobaczcie, jedziemy z przyczepą. Znaczy, jedziemy, oni jadą. Ja mam tylko brzuch. Jadą z przyczepą. Jadą po płaskim 25-26 na godzinę. Jeździ zawodnicy. A, skręcają, koniec zabawy. Dobra, jestem gdzieś w okolicy Kercers chyba. Jesteśmy na wysokości jakieś 400, ale przecież ja mam tutaj tego GPS-a. 443 metry nad poziomem morza, a ja mieszkam na 650. Więc tak czy siak gdzieś przez jakieś górki trzeba będzie przejechać. Jeżeli chodzi o burzę, zrobiło się o tyle fajnie, że burza przyszła tam z lewej strony, z tyłu, co no oczywiście na kamerze nie widzicie. I myślałem, że idzie w moją stronę, bo to tak wyglądało. Zauważyłem, że ta burza ciągnie się wzdłuż Jury. Czyli idzie w tamtą stronę, zamiast tam do mnie. A więc jest szansa na to, że mnie nie dosięgnie. I wrócę suchy do domu. Dobra, i tu miałem skręcić, więc skręcam. Tutaj to miejsce, przez które przejeżdżamy, to jest taka, jakby to powiedzieć, fabryka, dolina, kotlina, gdzie produkowane są masowo warzywa i owoce. I stąd właśnie później one lądują na rynku szwajcarskim, gdzieś w Bern, okolicach, rozłożone po całej Szwajcarii. Część pewnie też w jakiś tam sposób eksportowane, no ale podejrzewam, że niedużo ze względu na ceny. No i tutaj w tych miejscach okolicznych właśnie takich no, liniach produkcyjnych pracuje sporo Polaków. Często jest to ich pierwsza praca w Szwajcarii. Patrzcie, jaki fajny w ogóle most kolejowy przed nami. I będziemy chyba pod nim przejeżdżać, jak dobrze widzę na mapie. Nóżki już troszkę z waty, zostało 25 do domu. No ale to już, no nie powiem z górki, bo będzie pod górkę. Ale z górki, bo coraz bliżej do domu. No ale trzeba więcej potrenować, nie ma co. Fajna konstrukcja. Ciekawe, które pociągi tu jeżdżą, bo to tak wygląda, jakby to było tylko jeden tor, więc raczej to nie jest między dużymi miastami, tylko coś bardziej regionalnego. No tego się nie spodziewałem, bo nigdy nie jechałem tą drogą. Ale w tym momencie mam całkiem sporo długich, prostych, płaskich odcinków, na których kompletnie nic się nie dzieje. No co? Górki, jakieś białe autko, jakieś czarne autko. Mówiłem już, że w Szwajcarii są tylko białe i czarne auta? O proszę bardzo, białe autko. Ciemne autko. Ja z moim niebieskim ekstrawagancja. Pamiętacie skrzyżowanie, co musiałem rozpocząć jazdę pod górę i mówiłem wam, że będę wracał drogą z prawej strony? No to jest właśnie to skrzyżowanie, co oznacza, że zaraz będzie mostek przez rzeczkę i jestem już w Laupen. No dosyć szybko to poszło, przyznam szczerze. Aha! Schienenvelo wychodzi na to, że to jest drezyna i że gdzieś tu można drezyną pośmigać. Widzicie co? Szukałem.
i znalazłem. Chodzi na to, że to nawet nie jest drezyna, tylko faktycznie rower na szynach. Czyli będzie konieczność, trzeba będzie tu przyjechać i pojechać sobie razem na takim rowerku, bo to chyba jest na dwie osoby. I tutaj jest cały punkt, miejsce, ale takie ukryte, że powiem wam, ciężko znaleźć. Po prostu sprawdziłem na mapie, gdzie się tory kończą i tutaj przyjechałem. Jestem z powrotem w Leupen, pod zamkiem. Czuć, bo trzęsie. I teraz poszukamy jakiegoś fajnego miejsca, żeby coś można było zjeść. W międzyczasie nadeszły chmurki. Właśnie co widać, takie fajne, ciemniutkie. Ja sobie wybrałem właśnie trasę taką bardziej rowerową po szuterku. Na razie asfaltu mam dość. Muszę sobie troszeczkę odpocząć. Jednak wybranie tego szutru nie było taką super opcją. Owszem, cisza, spokój, nie jechał żadne auto, ale takie 17-18 na godzinę po paskim to też nie za fajnie. Lepiej to zrobić na asfalcie i trochę mniej sił na to zużyć. Na tych sił coraz mniejszy. 11 kilometr. Zobaczymy, ile przejadę. Na razie jest fajnie, bo się schłodziło mocno. Chyba faktycznie jakiś deszcz przyjdzie. Ale wiatru na razie jeszcze nie ma takiego, wiecie. Chociaż jak to się ucisza przed burzą, to też niedobrze. Nogi bolą. Niosą coraz mniej. Zmniejszą systematycznie średnią prędkość. Już jest, teraz to już jest tylko opcja, aby dojechać. Bo już wszystko boli i wypadałoby zakończyć dzisiejszą podróż. 66 km, miejscowość Tourist House. Melduje się Zombie Jarpen. No tak powiem wam, że 20 na godzinę to już nie osiągam, chyba że z górki przed chwilą było. O, teraz może trochę będzie. Już tak jadę, aby dojechać. Siłą woli, nogi już wyłączone. Coś tam jeszcze kręcą. Na sama końcóweczka pod dom to oczywiście będzie długi podjazd. Na całe szczęście nachylenie takie, że po prostu sobie wbiję najmniejszy bieg. Zleję wszystko i będę jechał sobie powolutku, aby tylko dojechać. Jeżeli się nic nie stanie, to mogę uznać tą wycieczkę, tą wyprawę za sukces. Wszystko poszło tak jak chciałem. No oczywiście może poza prędkością i czasem, ale generalnie takie było założenie, żeby się tym nie przejmować. Miałem tylko dojechać, wrócić i pokazać, udowodnić sobie, że dam radę. A tutaj teraz po lewej stronie macie siedzibę szwajcarskiej firmy Stromer. Produkują oni bardzo dobre rowery elektryczne o różnej mocy, różnym zastosowaniu. 70 km. Kolejny próg przekroczony. I myślę, że w tym momencie się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja dzisiaj tego powiedzieć nie mogę. Dopiero jak się wyśpię, wykąpię. No może odwrotnej kolejności. I to by było dzisiaj na tyle. Oczywiście, jeżeli podobał wam się film, kciuk w górę, zasubskrybujcie kanał, skomentujcie pod spodem. Bardzo chętnie odpowiem. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! A zastanawiam się, czy ten kierowca, który jechał z naprzeciwka, zdziwił się, jak na niego palcem pokazałem. Merci.